Już 5 lat minęło od premiery platformy AM4. Powitajcie nową platformę AM5 i zupełnie nowe procesory z serii 7000. Będzie ogień. Nie ma czasu na gadanie. Lecimy. Dziś debiutują 4 nowe procesory. 6-rdzeniowy 7600X, 8-rdzeniowy 7700X, 12-rdzeniowy 7900X oraz prawdziwy potwór 16-rdzeniowy 7950X. Ja do dyspozycji dzisiejszego testu mam 2 procesory, 8-rdzeniowca i 16-rdzeniowca. Ale z tego co wiem, są już do mnie w drodze kolejne 2 procesory, tak więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić testów właśnie tych 2 jednostek. Nowe procesory AMD bazują na nowej architekturze, nazwanej Zen 4, wykonanej w 5-nanometrowym procesie litograficznym. Polepszono system przewidywania wykonywania instrukcji, zwiększono pamięć podręczną drugiego poziomu do 1 MB oraz dorzucono wsparcie instrukcji AVX512. A skoro o nich mowa, to większość z nas pewnie tu i teraz z nich nie skorzysta, ale ogólnie przydają się one m.in. do uczenia maszynowego. Sumarycznie te i więcej zmian przekładają się na około 13% wzrost IPC względem poprzedniej architektury. Nowe procesory wspierają do aż 28 linii PCI Express 5.0, obsługują wyłącznie standard pamięci DDR5 oraz natywnie wspierają USB BIOS Flashback i nie będzie wymagany do tego dodatkowy hardware na płycie głównej. Wiele nie mówiono o tym wcześniej, ale wszystkie z 4 debiutujących dziś procesorów mają zintegrowany układ graficzny, o którym później. Procesory wyglądają w ten sposób. Trzeba przyznać, że ich IHS wygląda naprawdę bardzo interesująco, chociaż sam design budzi moje obawy, zwłaszcza jeśli chodzi o czyszczenie z pasty termoprzewodzącej. No, będzie to na pewno mały koszmar. Warto też wspomnieć o tym, że w pudełku od procesora w żadnym z 4 egzemplarzy nie znajdziemy boksowego chłodzenia. Z tego co wiem, to procesory i płyty w sklepach mają pojawić się lada dzień, więc w opisie zostawiam Wam linki do jednych i drugich i możecie sprawdzić, czy już faktycznie są dostępne i ile kosztują. Po 5 latach egzystowania AM4 przyszła kolej na zmianę soketu na AM5. Co ciekawe, teraz soket procesorów jest w postaci LGA, czyli z pinami na płycie głównej. Wraz z premierą pojawiły się też aż 4 chipsety płyt głównych: X670, B650 oraz ich odpowiedniki z dopiskiem E. Z tym szczerze mówiąc jest trochę zamieszania, bo AMD dało dużo swobody producentom płyt głównych i tak naprawdę nie ma tutaj sztywnych ram, co gdzie ma być wspierane i jak dane płyty mają wyglądać. Według zaleceń AMD natomiast płyty z dopiskiem E, czyli Extreme, mają wspierać PCI Express 5.0 dla kart graficznych. Te bez tego dopisku mają wspierać PCI Express 5.0 wyłącznie na dyskach M2. Patrząc po ogólnych schematach chipsetu, widzimy, że X670 ma oferować po prostu więcej linii i portów PCI Express, a także więcej portów wyjścia i wejścia. B650 jest skierowana do mniej wymagających użytkowników i co logiczne ma mieć mniej portów wejść i wyjść oraz mniej portów PCI Express. B650 mają też się pojawić nieco później, bo dopiero w październiku. Dość zaskakujący okazał się natomiast news o wprowadzeniu przez AMD nowego standardu profilu podkręcania na kościach RAM o nazwie EXPO. I można patrzeć na to jak trochę konkurencyjne rozwiązanie do XMP. I przypuszczam, że wielu z Was w tym momencie zastanawia się, po co? I przyznam szczerze, że sam na początku też nie do końca rozumiałem, dlaczego to zostało wprowadzone. I będąc w Teksasie, miałem okazję porozmawiać z inżynierami od AMD. I właśnie zadałem takie pytanie. Po co? Otóż XMP jako standard jest własnością Intela i jest de facto standardem zamkniętym, więc AMD jako producent procesorów nie ma w ogóle do tego wglądu. Dla nich to jest po prostu czarna skrzynka. Pamiętacie jak na pierwszych Ryzenach zdarzały się spore problemy właśnie z kompatybilnością pamięci i z profilami XMP?
No to właśnie to było dlatego, że AMD tak naprawdę nie do końca wiedziało, z czym pracuje i jak się okazuje, to tak naprawdę producenci płyt głównych niemalże na własną rękę musieli poprawiać tą kompatybilność z XMP. Dlatego powstał standard EXPO, który, uwaga, co istotne, jest w pełni otwarty i każdy producent może z niego skorzystać, w tym Intel. Chociaż czy skorzysta, to już jest zupełnie inna sprawa. Czyli podsumowując, tu chodzi tylko i wyłącznie o profil podkręcania pamięci. Kości XMP, jak i EXPO zadziałają zarówno w Intelu, jak i w AMD. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to ułatwienie, które włączamy sobie z poziomu BIOS-u. Ja sprawdziłem na mojej płycie X670E i działały mi kości zarówno z EXPO, jak i kości z profilami XMP. Sprawdziłem dwa zestawy, między innymi od Kingstona i G-Skilla, XMP wskoczyło i działało bez najmniejszego problemu. Natomiast EXPO powstało po to, że jeżeli chcecie mieć 100% pewność, że kości będą kompatybilne z Ryzenami, bierzecie sobie po prostu kości z takim standardem. A co z pamięciami EXPO na Intelu? Również sprawdziłem na mojej Z690. I co bardzo ciekawe, w BIOSie zobaczyłem normalnie profil EXPO. I myślę sobie, wow, działa też na Intelu. Jednak nie do końca. Profil nie wskoczył i podglądając jego wartości widzimy, że są tutaj same zera. Ale ustawiłem ręcznie parametry kości zgodnie z tym, co jest na opakowaniu i działają one bez problemu. Czy zobaczymy natomiast kości, które mają jednocześnie profil XMP i EXPO? To już jest inna sprawa. O to również pytałem inżynierów AMD, ale tylko enigmatycznie odpowiedzieli mi, żebym zapytał producentów kości, czy to będzie możliwe, więc chyba trzeba będzie się zgłosić. Jak wspomniałem wcześniej, w czterech prezentowanych dziś modelach mamy zintegrowany układ graficzny. Po specyfikacji patrząc, jest on naprawdę bardzo słaby. Ma tylko dwie jednostki CU i przeznaczony jest głównie do pracy i konsumpcji multimediów. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wspiera dekodowanie kodeku AV1 oraz enkodowanie i dekodowanie H264 i H265. Nieoczywistą funkcją jest natomiast Hybrid Graphics Mode. I w dużym uproszczeniu ma to działać w ten sposób, że będziemy teraz mogli podłączyć nasz kabel wideo z monitora bezpośrednio do płyty głównej i zintegrowany układ w Ryzenach będzie przekazywał nam obraz z dedykowanej karty graficznej przez siebie właśnie na wyjście wideo. Technologia jest podobna do tego, co znamy w laptopach, ale ma tu być dodatkowy benefit w postaci tego, że na przykład jeżeli nie gramy w grę, tylko na przykład siedzimy sobie w przeglądarce, no to dedykowana karta będzie oszczędzać energię i Integra weźmie to na klatę. Przyznam się szczerze, że z racji ilości testowanych procesorów nie miałem czasu się jeszcze tym pobawić, ale na pewno będę robił dedykowany film na ten temat na kanale Morele TV, więc możecie przejść tam i zasubskrybować, jeżeli interesuje Was ten temat. Ja do dyspozycji swoich testów miałem mega wypasioną płytę Asus Crosser Hero na chipsecie X670 Extreme. Ależ to jest potwór, to jest mnóstwo portów I.O., mamy m.in. USB 4.0, dwa sloty PCI Express razy 16 na wersji 5.0, sekcja zasilania to jest po prostu jakieś istne monstrum. Do tego dostałem też kości G-Skill DDR5 32 GB o taktowaniu 6000 MHz z bardzo niskimi opóźnieniami na poziomie CL30. Pełny spis części użytych do tego testu wyświetla Wam się teraz na ekranie. Jest tego sporo, bo m.in. aż 4 różne płyty główne. No i dodam, że 12 generacja Intela oraz Ryzen z serii 7000 pracowały na kościach DDR5, a procesory na AM4 i starsze generacje Intela na DDR4. Na wszystkich konfiguracjach Resizable Bar był włączony oraz VBS w Windowsie 11 wyłączony. Dodatkowo wszystkie procesory miały zdjęte limity mocy, a Ryzeny miały włączony Precision Boost Overdrive. No to lecimy z syntetykami. Cinebench R20 i wow, ale 7950X zrobił pogrom. Różnica 30% w stosunku do i9 12 generacji. No, jest ogień. 7700X z kolei jest
nieco niżej w tabeli i wypadł 8% gorzej niż i7 12 generacji, ale za to o 17% lepiej niż i5. W Cinebenchu R23 wyniki są podobne, z tym, że 16-rdzeniowiec przebił tutaj magiczną barierę 30 tysięcy punktów, a i w sumie niewiele brakuje mu do 40. W tym teście 7950X jest o 25% szybszy od swojego poprzednika i bardzo podobnie, bo o około 24%, 7700X jest szybszy od 5800X. Bardziej ciekawie wygląda test wydajności jednego wątku. Tu Ryzeny nie odstają jakoś mocno od 12 generacji niebieskich, zyskując okolice 3 czy 4% względem i9. 7-Zip, czyli test kompresji i dekompresji plików. Tu w sumie wszystkie 16-rdzeniowe Ryzeny poskładały i9 12 generacji. 7950X zyskuje tu aż 35%. Wow. Warto też zwrócić uwagę na to, że w tym teście 8-rdzeniowy 7700X wyprzedził i7 o 8%. V-Ray 5. Tutaj dalej swoją dominację utrzymuje 7950X, gdzie i9 traci aż 37%. 7700X i 12700K prowadzą zacięty pojedynek, który wygrywa i7 z różnicą 2%. X265, czyli software'owe enkodowanie H265. Ku zaskoczeniu chyba nikogo puchar należy do 7950X. Natomiast 7700X zremisował w tym teście z i7-12700K. Przy okazji tych testów prowadziłem także test Mozilla Kraken, który prezentuje czas wykonywania kilku skryptów w JS-ie. Szybszy rdzeń daje tutaj 9% przewagę najnowszym Ryzenom nad 12 generacją. Żeby nieco urozmaicić testy, chciałem wprowadzić też nieco uczenia maszynowego i benchmarku, który składa się z trenowania 19 sieci neuronowych. Zauważyłem jednak, że ten test z jakiegoś powodu bardzo źle wypada na 16-rdzeniowych Ryzenach, które bardzo dużo tracą do swoich 8-rdzeniowych braci. I tak być raczej nie powinno. Z racji tego, że jest to dość nowy benchmark, który jest w procedurze, bierzcie te wyniki z dystansem, a ja postaram się skontaktować z twórcami benchmarku, żeby zapytać o te rezultaty. A kto jest królem Premiere Pro od Adobe? 12 generacja i nowe Ryzeny wypadają dość podobnie. Co ciekawe, tutaj po raz kolejny 16-rdzeniowce od AMD wypadły gorzej niż 8-rdzeniowce. Ach, ten Adobe i jego optymalizacje. Testy syntetyczne zamykamy 3D markiem Timespike, gdzie korona należy się Intelowi. W całkowitej punktacji najmocniejszy Ryzen traci około 2,5% do i9 12 generacji. No i teraz temat dość elektryzujący. Kto wciąga najwięcej prądu? Najgorzej wypada tutaj i9 12 generacji, za nią jest 7950X. Jednak mimo Precision Boost Overdrive wciąga 40 W mniej niż i9, ale o 20 W więcej niż jego poprzednik 5950X. Dużo rozsądniej wypada tutaj 7700X, który wciąga 140 W, aż 64 W mniej niż i7 12 generacji i zaledwie 10 W więcej niż i5. Ale gdy popatrzymy sobie na zużycie względem poprzednika, to mamy tu wzrost o 25 W. No i teraz pewnie wielu z Was czekało na testy w grach. To lecimy. Można powiedzieć, że w Assassin's Creed Valhalla wąskim gardłem jest 3080 Ti. Tak naprawdę tylko 5-letni Ryzen tutaj odstaje i po tym teście nie wiemy zbyt wiele. Ale w CSGO? O kurde, co się tutaj odstawiło? Wow, po raz pierwszy jakiś procesor przebija barierę 900 FPS-ów. No, Ryzeny w tej grze pokazały pazur, zostawiając i9 aż 15% w tyle. No nieźle. Co ciekawe, w Cyberpunku wszystkie procesory zawstydził 5800 z 3D V-cache'em. A to niespodzianka. Z drugiej strony wiemy już, dlaczego w oficjalnej komunikacji AMD nie uwzględniło tego procesora, bo po prostu wypada w grach zbyt dobrze w stosunku do serii 7000. Wracając jednak do porównania z 12 generacją, śmiało możemy założyć, że te procesory wypadają podobnie. Doom Eternal i tutaj najlepiej wypadły procesory Intela 12 generacji. Myślę jednak, że w tym teście nadal wąskim gardłem jest karta graficzna i ciekawiej by się zrobiło, gdyby
żebyśmy przetestowali go z RTX-em z serii 4000. Far Cry 6 i tu również możemy założyć wąskie gardło ze strony karty graficznej, zwłaszcza przy mocniejszych prockach. Ale co ciekawe, 5800X3D dzielnie dotrzymuje kroku swoim nowszym odpowiednikom. Forza Horizon 5 i ta sama śpiewka. Nowe Ryzeny i 12 generacja idą łeb w łeb, delikatnie za nimi Ryzen 5800X3D. God of War, tutaj nie ma co się rozpływać nad wynikami, bo mamy wąskie gardło ze strony karty graficznej. Różnice między prockami są marginalne w granicach błędu pomiaru. Spider-Man Remastered, o i tu już jest ciekawiej, 6% różnicy 7950X do i9 12 generacji i 5800X3D. Różnica 2 FPS-ów w granicach błędu pomiaru na 7700X i i7-12700K. Intele ewidentnie ulubiły sobie Vulkana, bo podobnie jak w Doom Eternal, Ryzeny z serii 7000 i 5000 tracą aż 14% w Red Dead Redemption 2. Trochę to ironiczne, biorąc pod uwagę, że to API opracowane przez AMD. Królem Wiedźmina 3 zostają nadal Intele 12 generacji, gdzie procki AMD tracą 6%, ale seria 7000 jest lepsza o 12% od serii 5000. Wyniki bardzo ciekawe, muszę przyznać, chociaż tak naprawdę pomimo zastosowania rozdzielczości 1080p, to w wielu grach wąskim gardłem okazała się karta 3080 Ti. Nie licząc tutaj takich przykładów, gdzie na przykład w CSGO czy Spider-Manie faktycznie Ryzeny pokazały pazur, z kolei w Doom Eternal, Red Dead Redemption czy Wiedźminie Intele wyszły na zauważalny plus. A i 5800X3D dał popalić wszystkim prockom w Cyberpunku. Śmiało można założyć, że jeżeli ktoś z Was gra na rozdzielczości 1440p czy 4K, to różnice w grach między tymi procesorami będą jeszcze mniejsze. A i nawet gdy macie słabszą kartę niż 3080 Ti i nie jesteście maniakiem CSGO, to tak naprawdę obojętnie, który procesor weźmiecie, bo wyniki w grach będziecie mieli bardzo zbliżone. Myślę, że dużo więcej, jeżeli chodzi o gry, dowiemy się dopiero wtedy, gdy zadebiutuje RTX 4090. I myślę, że to właśnie wtedy będziemy w stanie zbadać, które procesory są faktycznie lepsze w grach. No dobrze, a jak z temperaturami? Powiem najdelikatniej jak mogę. Jest źle. Serio. Zacznę od tego, że procki chłodziłem jednym z najpotężniejszych chłodzeń wodnych, czyli 420mm IO od Arctica. Mimo to 7700X oraz 7950X momentalnie po włączeniu Cinebencha osiągały temperatury 95 stopni. I pierwsza w ogóle myśl, gdy zobaczyłem te temperatury, to mówię, o kurde, nie styka mi po prostu chłodzenie z procesorem. Ściągnąłem je, okazało się, że pasta była idealnie rozsmarowana, potem sprawdziłem jeszcze dla pewności Krakena od NZXT i niestety temperatury były takie same. Niestety, nowe Ryzeny, pomimo mniejszego zapotrzebowania na prąd niż Intele, grzeją się mocniej. I pytałem o to AMD, czy tak ma być i dostałem odpowiedź, że tak ma być. Powiem tak, jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby wskazać, dlaczego te Ryzeny tak się grzeją, ale mam co do tego dwie teorie. Pierwsza jest taka, że albo na obecnych wersjach BIOS-u specjalnie są utrzymywane wysokie napięcia, żeby mieć 100% pewność, że nic się nie wywali, że procki będą działać stabilnie, albo druga teoria jest taka, że coś jest nie tak z tym dziwnie wyglądającym IHS-em i po prostu nie jest on w stanie efektywnie odprowadzać ciepła z faktycznego chipu. I pewnie będzie trzeba poczekać na bardziej wnikliwe testy innych redakcji, żeby dowiedzieć się, czemu te temperatury zachowują się, jak się zachowują. AMD potwierdziło mi, że takie temperatury są spodziewane, że nie ma to wpływu na gwarancję, czy rzekomą wydajność. Ja jednak zaobserwowałem, że na tym 16-rdzeniowców minimalnie spadały mi zegary o 100 MHz, więc gdzieś tam byłem na bardzo bliskiej granicy throttlingu. I kurde, wielka szkoda, bo procki na AM4 były bardzo wdzięczne, jeżeli chodziło o ich chłodzenie, więc no takie wyniki są dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem, bo się kompletnie tego nie spodziewałem. No dobrze, a ile to wszystko będzie kosztować?
No dużo. Tutaj wyświetla Wam się tabelka z cenami. Ceny Ryzenów zostały przekazane mi przez AMD, także polecam sprawdzić w linku w opisie, czy faktycznie to pokrywa się z tym, co znajdziecie w sklepie. Jest drogo i to bardzo, bo 1800 zł za 6-rdzeniowca. Ajajaj, ceny procesorów w dolarach są de facto takie same. Niektóre procesory są nawet ciutkę tańsze, jeżeli przeliczamy to na dolary. Czy nam się to podoba, czy nie, od ostatniego roku złoty naprawdę fatalnie stoi na dolara, co przekłada się to, że mamy tutaj ceny takie, jakie mamy. Do tego dochodzą jeszcze ceny płyt głównych. Mój Asus Hero jest wyceniany mniej więcej na 900 euro bez podatków, czyli ponad 4000 zł bez podatków. Auć, ale słuchajcie, uspokajam. Nie dajmy się ześwirować, bo widziałem, że już niektórzy w internecie po prostu ryszują jakieś mroczne scenariusze. Słuchajcie, na premierę zawsze każda platforma jest bardzo droga. To samo było z Z690, to samo było z X570, a i nawet z B550. Na początku zawsze wychodzą te najbardziej wypasione płyty, a dopiero później z miesiącami wychodzą te modele bardziej budżetowe, te, które mają po prostu lepszy stosunek ceny do jakości. Więc nie ma co panikować. To raz. Dwa. Widziałem też sporo lamentów w internecie, że o nie, nowe Ryzeny wspierają tylko DDR5, a DDR5 są strasznie drogie. Nie wiem, kiedy ostatnio sprawdzaliście cenę kości DDR5, ale można już kupić DDR5 o taktowaniu 5200 MHz, 16 giga za niecałe 500 zł. Okej, to jest więcej o jakieś 193 zł niż DDR4, ale bez przesady, no mamy szybsze kości z korekcją błędów, więc IMO nie jest źle. Pamiętajcie też, że przez to, że platforma AM5 nie jest pofragmentowana między DDR4 a DDR5, to AMD będzie prościej nią zarządzać, to raz, a dwa, przyspieszy ona też ten proces adopcji DDR5, a już dużo widać newsów na temat tego, że pamięci DDR5 mają jeszcze bardziej tanieć, więc myślę, że nie ma tego, co się tak bać. Jeżeli ktoś z Was planuje sobie kupić taką platformę, nie wiem, za pół roku, to te ceny powinny być nawet jeszcze lepsze. I wiecie co? Myślę, że AM4 to jest dalej bardzo dobra cenowa alternatywa, bo bierzecie sobie jakąś B550, 5800 z X3D i macie po prostu fenomenalny komputer do gier za ułamek ceny AM5. A jak znam życie, to za moment na te starsze części będą się jeszcze pojawiać promocje, więc tym bardziej wygryw. I tak w ogólnym rozrachunku, oceniając platformę AM5 po tym, co widzimy, no to AMD deklaruje, że po raz kolejny będzie bardzo długo wspierać swoją platformę, że mają się pojawić co najmniej 3 generacje procesorów. I okej, biorąc pod uwagę to, jak długo była wspierana AM4, jestem w stanie w to uwierzyć i faktycznie trzymam za słowo, żeby tak było. Ogólnie jak patrzę na te decyzje, na przykład co do płyt głównych, co do tego, że mamy tylko i wyłącznie DDR5, to mam wrażenie, że jest to spory overkill jak na obecne czasy, bo nie mamy jeszcze ani dysków na PCI Express 5.0, ani nawet te karty graficzne, które będą wychodzić w następnych miesiącach, nie będą wspierać PCI Express 5.0, więc mam wrażenie, że tu i teraz, wybierając AM5, trochę kupujemy taką wizję przyszłości, bo na ten moment nie jesteśmy w stanie wykorzystać pełni jej potencjału. Bo jeśli siedzicie na Ryzenie pierwszej generacji, to taniej wychodzi zrobić sobie upgrade na serię 5000. Dopiero w momencie, gdy ktoś z Was, nie wiem, siedzi jeszcze na Phenomie albo siedzi na FX-ie i chciałby sobie kupić platformę, którą będzie mógł długo rozbudowywać, okej, ma to sens. Analogicznie w przypadku Inteli, no jeżeli macie procesor mocniejszy niż 7. generacja, no to też za bardzo nie ma sensu robić upgrade'u na AM5 w tym momencie. Ogólnie jest nieźle. Ja osobiście lubię taką platformę, którą można sobie długo rozbudowywać, co w sumie też pokazałem na przykładzie AM4, bo moją X370 to wyżyłowałem po prostu do granic możliwości i nadal dobrze mi służy. Więc to mi się podoba, ale jak to faktycznie będzie, trzeba zaczekać do premiery 13. generacji, bo tam
za ten niedaleki czas odbędzie się ostateczna bitwa, co jest lepsze. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.